ponownie Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy nabytek. Czy nowy? Może niekoniecznie, bo już troszeczkę poużywałem. Chodzi o kołowrotek. Tak jak za mną widzicie, tam jest jeden mój kołowrotek, tu jest drugi. Tak jak pewnie wcześniej zauważyliście, na wcześniejszych wejściach zawsze korzystałem z dwóch rodzajów kołowrotków. Pierwszy to był Quick. To jest ten, który mam teraz, SLS, zaczepiłem sobie 570FD dokładnie, takie ma cyferki. Ale chciałbym też nawiązać do tego mojego wcześniejszego kołowrotka, tam był Quantum 660, taki biały, tam sobie mówiłem sportowy, no bo tak wyglądał troszeczkę, wiecie, przerost formy nad treścią. On miał o tyle fajnie, że do zestawu dawali standardowo dodatkową szpulę, w tym, że jedna nawet była taka stożkowa, troszeczkę wyglądała naprawdę fajnie. Wydawało mi się, że tą stożkową da się dalej rzucać, aczkolwiek no, w praktyce to jednak mimo wszystko kij robi dużo, dużo, dużo większe znaczenie niż to, czy tam szpula jest stożkowa, czy nie. Ponieważ na zawodach w dębkach korbka mi po prostu odpadła, się po prostu rozwaliła, pękła. Na tych zawodach Norda Cup, co byłem teraz w sobotę, tam też macie jakieś relacje z tego jeszcze, jak ta korbka była w pełni sił. To jest jedna rzecz, dlaczego wymieniłem tego Quantuma. Druga rzecz, dlaczego Quantuma się pozbyłem, dlatego, ponieważ jak mamy kabłąk otwarty i zamkniemy, to zawsze w tym Quantumie trzeba sprawdzić, czy żyłka wchodzi na rolkę prowadzącą. Wiecie, mi parę razy ona nie weszła na rolkę prowadzącą, tylko tutaj zakleszczyła się. Tutaj w Quicku tego nie ma takiej możliwości, bo tak jak widzicie, w Quicku mamy tak to wyprofilowane, że no nie ma bata, to musi wlecieć na rolkę prowadzącą. W tym Quantumie 660 kicha była maksymalna, bo parę razy mi to nie weszło. Ja tego do końca nie zauważyłem, bo wiecie, ćwiczyłem rzut i tak się skupiałem na tym, żeby to daleko wyrzucić. Jak już wyrzuciłem, to tylko tyle, żeby to po prostu ściągnąć z powrotem na plażę i znowu zarzucić, a ponieważ tego ściągania na plaży było bardzo dużo, więc parę razy już pod koniec, no po prostu nie zwróciłem uwagi. Żyłka mi się gdzieś tam zahaczyła, nie trafiła na tą rolkę, dało radę się ściągnąć bez większych problemów. Ona się fajnie nawijała na szpulę, tam nie było, wiecie, z tym problemu. Aczkolwiek żyłka została tak poharatana na całej długości, że po prostu w pewnym momencie też oczywiście pękła. Ja później zacząłem zastanawiać się, co się stało, no i doszłem do tego, że faktycznie żyłka no, nie trafiała na tą rolkę prowadzącą i po prostu jest kicha. Także jak macie te Quantumy, one nie są aż takie najgorsze. Może ja miałem jakiś model wybrakowany, wiecie, że mi ta korbka pękła. Ale zwracajcie uwagę na to, czy po zamknięciu kabłąka, czy żyłka trafia na tą rolkę prowadzącą. Dobra, słuchajcie, a teraz tak. Przeszłem na te Quicki. Quick SLS 570FD. Bardzo fajny, lekki, a zarazem bardzo duży, o bardzo wysokiej szpuli kołowrotek. Używałem go z jakiś mniej więcej tydzień, potem byłem na zawodach, też używałem i przyznam, że no, ten kołowrotek w porównaniu z tamtym Quantumem, no to jednak on go troszeczkę bije na głowę. Nie ma tej szpuli takiej, wiecie, stożkowej, ale ma za to wyższą, moim zdaniem dużo mniejsze opory, nawet stawia przy wyrzucaniu zestawu, więc no ten Quick jest w moim odczuciu dużo, dużo lepszy. Mnie osobiście kosztował tylko 50 zł więcej, bo tamten Quantum 660 kosztował 250 zł, ten kosztował 300 zł, więc naprawdę, słuchajcie, no warto 50 zł dodać. Już macie taką dużą, mega petardę. No podejrzewam, że no starczy Wam na długo, jak ją tam jakoś nie zajedziecie, że nie wiem, będziecie ją kąpać w sonnej wodzie i nie przemywać, albo będziecie piachem to traktować i w ogóle o niego nie dbać, to może go tam zajedziecie z czasem, ale podejrzewam, że no taki kołowrotek starczy Wam naprawdę na bardzo długo. Jeżeli chodzi o szpulę, to tutaj też delikatny minus. W tamtym Quantumie 660 taki był myk, że ta szpula, ta stożkowa, ta typowo do surfcastingu, ona była dosyć płytka i tam faktycznie jak nakręciłem 220 metrów tej żyłki konicznej, tej strzałowej 0,28, tak, ona miała do
A ta strzałowa tam chyba ma wszędzie 0,6 jakoś tak, czy 0,48, no mniejsza, większa, no 0,28 miała ta żyłka, ta długa, to tam się w zasadzie ona wysypywała, on aż był wtedy przepełniony tą żyłką. Tutaj no niestety, żeby zrobić coś takiego jak ja mam teraz, musiałam nawinąć dużo, dużo żyłki podkładowej. Trudno mi powiedzieć ile, bo mam, wiecie, taką szpulę, tam nie wiem, chyba są kilometr czy 2 kilometry ta żyłki 0,28 czy 0,35, już teraz nie pamiętam. Sporo tego nawinęłem. Także no trzeba się liczyć z tym, że mimo wszystko trzeba coś tam jeszcze wymyślić na ten podkład w tym quicku. Ale dzisiaj go będę próbował w akcji kolejny raz. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że na pewno mnie nie zawiedzie. Polecam go już, to już takie, wiecie, troszeczkę lepsze polecenie niż tamtego. Na tamtym się tak troszeczkę cieszyłem, że fajny, biały, sportowy. Nie, ten jest takim rozsądnym wyborem. Naprawdę jest rozsądnym wyborem. Powinno być mega ok. Także na tym kołowrotku już można polegać. Cześć!